No, że przerwało, dobra. Hej, cześć, ja wam wszystkim witam w tym samym odcinku. I kontynuujemy, bo przerwano. Godzinkę już nagrywaliśmy tego, ojejku, nieźle. Dobra, jedziemy dalej, nie ma co, musimy dokończyć to, no co, w połowie rozmowy, nie przerwę, no przecież. Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący, pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Jo, a jak szybko zniknął? Taki trochę podejrzany człowiek jak dla mnie. No ale to nie ocenia się książki po okładce. A tu mamy schowek oczywiście. Ciekawe, czy będę miał dostęp do swoich rzeczy. Nie, w sumie dziwnie by było. Gdybym miał dostęp do tamtych rzeczy, to bym po prostu... Oj, nie, nie chciałem skakać. Wiedźmin, uspokój się, dobra. Dobra, wiecie co? W sumie zakończymy sobie tutaj odcineczek, bo chciałem tylko dograć ten materiał. Także jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło wręcz. Oj, postaram się... Postaram się, to już zapewniam sam siebie, że odcinki będą się pojawiać no codziennie, tak. Codziennie odcineczki. Także nie chcę tutaj dalej kontynuować, bo tu będzie zapewne jakaś dłuższa zadanie, zlecenie, no wiecie, misja. Także jeśli, no jeszcze raz, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, będzie bardzo miło. I widzimy się po prostu do następnego, pa pa. Hej, cześć, siema na wam wszystkim, witam serdecznie. Kontynuujemy serię z Wiedźmina. A bez zbędnego gadania przechodzimy dalej, po prostu nie mogę się W doczekać. poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej O miłości, właśnie. Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. No, nie mogłem się doczekać, naprawdę. Już wczoraj bym, ale godzinka już poszła. W sumie pójdzie, bo to muszę zmontować, bo mi ucięło w połowie rozmowy. Znaczy ucięło, zakończyło się nagrywanie w połowie rozmowy. I to tak trochę głupio puścić w eter, że tak powiem. To zrobimy sobie materiał i będą dwa dzisiaj. No właśnie, widzicie, z tego co mówię, to nic nie robiłem. W sumie tutaj chyba wszystko. Pogadaliśmy z Gunterem o Dim. Z tym wygraliśmy z uczonym profesorkiem, no z uczonym w karty. Tutaj chłopa zaczarowaliśmy, Wesemir siedzi. O właśnie, możemy z nim porozmawiać? Ciekawe, czy nie. A możemy, o, patrzcie. Tak? W czym rzecz? No. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Prawie setkę. Na razie. Z 80, 70 lat? Nie wiem. Ciężko tak powiedzieć na oko. Dobra, wychodzimy stąd. No kot na mnie barczy. Karty leżą na tym. Teraz spojrzałem. Szkoda, że nie można zebrać. No. Dobra, to wszystko, wychodzimy. No czekajcie, właśnie, bo musiałem coś sprawdzić. Ja to zawsze. No dobra, wszystko git. Tutaj ten, tego. Dobra, wychodzimy.
O, to już czekają na nas pewnie chłopcy. Ojejku, jejku. Już sobie wypiłeś? Ej, chłopaki, chłopaki. Mhm. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Bez kultury, tak do mnie. No to... Zostanę na długo. O, akcji użyję. Już wam nie zrobiłem, uspokój się. Będziemy bujek wstrzynać, nie? Racja, nic nie zrobiłeś. Już z gosłami zaczyna skurwysyn! Na niego! Ach, myślałem, no nie mam. Ojejku. Kurwać mu jajca. Miło było poznać. Dokładnie. Jak się położyli. Konie mi przestraszyliście. Kurde. Co to ma być? A nie, nie, nie. Nie będziemy kraść. Nie będziemy kraść. Ten co? Chłop na środku usiadł, co? Można powiedzieć, za nim mógł. Płotka, chodź. Jedź, Płotka. Chodź, Płotka. Jedziemy dalej. Odmieniec. Zapisywanie gry. Dobra, wiem, wiem. O, jest za to tablica ogłoszeń. Płotka, nie tak szybko. O, tam misja poboczna. Widzę ten wykrzyknik. Ciekawe miejsce. Okej, okay, zapytaj Niki, dobrze. Ciężko. Kowale. Dobra, pogadajmy z nim. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło. I kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i tak tam. No ty. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smog. Przestali się do mnie odzywać. Plują na mój widok. A teraz to... Dobra. Mogę poszukamy. Znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało. Ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna. Żeby dostał, na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. Kocich oczu, no ten. Aktualizacja zadania, dobrze. Śledzimy to zadanie, poszukamy śladów. Ciekawe miejsce, ukryty skarb, podziemia, miejsce mocy. Okej. Ale roślinki już można zbierać. Chyba, że tylko by czyjaś własność, to wątpię. Chata spalona, no, tu nie ma zbytnio śladów. No tu coś jest, dobra. Mamy ślady. Ślady butów. Męskie. Duży rozmiar. No. A jeszcze roślinki. Tak, ja to właśnie tak. Zanim przejdziemy tą grę, to mi się wydaje, że z milion odcinków. Nie no, przesadzam. Aczkolwiek. Smród ludzkich szczyn i wódki. No, to już można wywnioskować, że ktoś pijany raczej był i podpalił, bo jakże, na trzeźwo nie ma odwagi. Ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Aha, dobra, do wody zszedł. O, skrzynka. O, jak fajnie. Co my tu mamy? Wędka, sieć, oreny, 6. To jest rzymowało. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Nie tu, a przeszedł pod mostem. A jaki cwaniak.
A, tutaj. A, patrz. Coś wyskoczyło na niego z szuwaru. Utopce, ale zdołał uciec. Z tego wszystkiego zgubił buty. Co? Może pójdziesz do studni w Haczach? A gdzie? Już wolę się pochorować niż... Ślady prowadzą z powrotem do wsi. No właśnie. Ale go znajdziemy. Siedzi diabeł. Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Aha. A że ten coś ma wypaczył, to mu rachcia chłeb ukręci. Tak było. Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i wiedźmak nic do tego nie wie. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Dokładnie. Jaka tam naleczka była? Ona coś tam powie? Chyba nie. Ślady pazurów utopca. Nie to pełka. Musi być on. Nie pełka. Okej, mamy go. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Nie. Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. No, nie będziemy go bili, nie to. Po co to, siły to tylko w ostateczności się używa, a miecza to już Muszę przeprosić. W największych przypadkach, że tak powiem. Chodź za mną, ty, a nie. Ogieniec. Co? Co do mnie mówiłeś? Nie? Czego chcecie? Dobra, chodź za mną. Co? Aha, no tak, bo on jest otumaniony. Idzie ze mną. Chodź, że. Dobra, idzie. Tuż co na drzewie. Plastry miodu kupię w każdej ilości za dobrą cenę. To Mira, zielarka. No chodźże. A mapkę zobaczmy. O właśnie. Jak samouczek nam mówi. W sumie bym wyłączył, no ale. Tak, ja wiem wszystko. Trochę zapytajników nas czeka. No, będziemy robić. A jak? Dlaczego nie? Na odcinkach będziemy robić, a co? Co nam szkodzi? Zawsze coś... Na coś ciekawego można chyba... się natrafić. No idzie, no... Jej, on tak idzie, jakby chciała, nie mógł. Mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. Zanim on przyjdzie. Oj, przepraszam panią. Aha. Pobudka. Co? Co jest? Proszę. Oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego.
Hola, żołnierze, pozwólcie. No. Ja wili, błagam, wypiłem. No, zbrodnia i kara. Nie wiedziałem, co robię. Mówię wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. No. Teraz to cię dopiero we wsi polubią. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Nieźle. Zobaczmy, co on tam nam zaoferuje. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Pokaż swoje towary. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. No zobaczmy. Uzdy, znaczy siodło, juki, okej, okay. Buty kawalerzysty, czy ja wiem, czy na razie kupywać, spodnie kawalerzysty, buty tropiciela, nie, na razie nie będę, o, skaligijska przyszywanica, a kupmy sobie to, kurtka łowcy na ogród. A droga, 54. Nie widzę już nic takiego dla mnie. O właśnie. Tak, ja wiem wszystko. Tworzenie przedmiotów, wiem, składniki zawsze można dokupić albo stworzyć. Tak, okej. Ale ja chcę tu zobaczyć, co czego mi tu brakuje. 63, 16, 12. 16 razy 2, no właśnie, to też 12 razy 2. To dużo, praktycznie no, całe pieniądze wydam. Prawie że. Nie, na razie nie trzeba. A napraw. Czekajcie, napraw wyposażenia. Za 8. No dobra, naprawimy sobie. Tak. Bywaj. Skaligijska przyszywanica. Schemat przedmiotu. Okej, ja wiem, tylko chcę tego użyć. Piekielnik żmi o oki. Łotka. Weźmy, gdzie to było? Rzemiosło książki? Aha, to mi pokaże. Okej, ja to wiem, tylko chcę rzemiosło. A, to jest, Boże, nie spojrzałem na przeszywanicę. Nie. A w sumie, wiecie co, można by trochę tych zapytajników spróbować, aczkolwiek nie wiem, jak to wyjdzie, bo to różne poziomy. O, przywoływanie konia, no to ja wiem. Właśnie, zróbmy sobie. Jaki... Można powiedzieć luźniejszy odcinek, ale w międzyczasie. O, po drodze, co my mamy? Właśnie, po drodze. Tutaj zatrzymamy się. Albo nie, tutaj. Pyk. I tam przejdziemy do punktu docelowego, do celu. Dalej. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, nie? A właśnie, muszę zapisać, też trzeba zapisać grę. Tak, żeby kilometrowy odcinek wstecz nie robić. No to też mamy zapytajnik, o jak fajnie. No, ja to mówię zapytajnik. Dalej, tutaj... Płotka, dalej! Wykrzyknik, zapytajnik, no, każdy wie, o co chodzi. Oho, staruszka, porozmawiajmy z nią. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie!
Widzicie? Ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Staje przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Zaiste porywająca historia. Ciekawe. I co było dalej? No, co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jego gość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi, on tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Patelnia jak nowa, dobra. Babcia, odsuń się. No właśnie, możemy sobie pozbierać też. Ma gnijące mięso, nie wiem po co mi to, no ale okej. Nie no, zgasimy po co nam świeczki. No, kamień, olej, fajnie. Ciało. To tłumaczy zwinięty monokl. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Fosfor. Podnieś. Alkahest. O, do eliksirów. Temeryjski krótki miecz. O, spodnie myśliwskie. Wydarta stronnica. Odwar z widłogona. O. Patelnia jak nówka. Oto i bezcenna patelnia. Ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Nadpalone papiery. Przecież pip, byliśmy umówieni. Stawiłem się, ryzykując życiem i powodzeniem całej akcji, a na miejscu zastałem tylko wiatr. Po polach? Myślałem, że Nilfgaardzka armia jest lepsza, lepiej zorganizowana, a wy, nieczytelny, przekaż z łaski swojej panu generałowi, że ani ja, ani moi towarzysze nie jesteśmy pamiętliwi, dlatego nie przerywamy negocjacji, ale w związku z tym, że stary plan poszedł się walić, tym razem my wyznaczymy miejsce i czas następnego spotkania. Zaginiony brat, okej. Licho ze studni, o, zlecenie. Licho ze studni. Znalazłeś patelnię? No już chwila, tylko zbadamy się. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. Znalazłeś patelnię? Co? Z tą patelnią to ona już nie może. Dobra. Wszystko, okej. Mamy to. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata.
Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. O, jeszcze coś dostaliśmy. O, jak fajnie. Usmażę sobie na kolację. Co myśmy dostali? A, pieczone jabłko. No tutaj też coś można powiedzieć o ruda ciemnego żelaza. Dobra. No to w sumie dobra. Pyk, płotka, chodź, jedziemy dalej. Skierować się na lewo trzeba po prostu. O! Oho. Wielki. O, chodź. Co jest? Pod ziemią? A nie, tutaj. A, królik. Dobra, się sadło, okej. Okay. Surowe mięso, fajnie. Oj, dużo ich tam. Oj, nie wiem. Daliśmy radę jakoś. To tylko wilki, a nie utopce jakieś. Chlebka trochę zjemy. No jeszcze tu coś. Dobra, jedziemy dalej. Chlebka zjemy. Tempo, tempo! Zobaczymy. Tam ktoś spaceruje. Dobra. Rolniki. Dobra. Rolnicy tutaj pracują. Dobra. Rolnicy. No chłopi. Dobra. Oj, coś mi tu. Czy to była... Halo, co jest? No jak słychać ich z daleka. No tak, wiedźmińskie zmysły, nie? Ale co tu robi ręka? To jest dobre pytanie. Oj, nie wiem, czy to damy radę. Nie, wolę zapisać, wiecie? Który to poziom w ogóle? W guli. Się okaże z 20. To pokaż, co umiesz. Nie, dobra. Już? Szły, no. Jeszcze jeden biegnie. O! No to właśnie, w ogóle jakieś miejsce było, no. No to oczyściliśmy teren już. No i dobrze. Wyzwolone. No to dobrze, oczyszczone, wyzwolone, wiadomo. Ale tam jeszcze jakiś szwendak. Ale ucieka. Dobra, gonimy go. Wilk.
Kupiec. No dobra, zobaczmy, co on tam ma. Witajcie! Mi się tu plącze ten kabelek. Swoje towary. Pokaż mi swoje towary. No to nasze. A co on tam ma? Nic szczególnego. Ja tylko sobie odznaczę to przy okazji, żeby mnie nie świeciło. Nic szczególnego. Składniki. Nie, to nas na razie nie interesuje. Myślałem, że jakieś karty albo coś. Dobra, chodź chłopca. Naprzód! Niby z automatycznie trzyma się drogi, ale skręca, kiedy mi się podoba. O, warto podróżować, warto. Pyk, schodzimy z konia. Geralt. Kupiec. Co się stało? Potwory! Potwory z bagien! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. Poszukamy. Czemu niech będzie, idę. Zawsze to jeśli jakaś... znajdę tę skrzynkę, dam znać. Nowa przygoda. No tutaj widzimy, ale tam były, no dobra, wilki pewnie. Co my tu mamy? Tu beczka jest. Aha, dobra, mamy ślady. Ślady wozu, zjechał w bagna. Tu, bagna. Nieciekawy teren, aczkolwiek. Rzeka lekka na chodniku. Nie. O, mamy jest wóz. I wóz. Ja pozbieramy sobie, a co? Wóz jest naszpikowany strzałami. Wóz ciekawe. Jest naszpikowany strzałami. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. No właśnie. Zaatakował ktoś. Woda książęca. No właśnie, a te strzały można zbadać czy coś? Nie wiem. Oj, chodzę sobie po tym wozie. Nie, to tylko pokazuje mi, że strzał. O, tutaj człowiek. Prosto w szyję. Dobry strzał. No, dostał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Kłamie. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią. O. Ludzką. Utopcę. Na pół. Pyk. Jeszcze tam jeden się kręci, widzę. Ślina potwora. Przyda się do elixiru. Gaz tu jest. No to... Dobra robota. No nic z niego nie ma. Dobra. Tutaj też jakiś... Dobra, to chyba wszystko. Tak, bo tu beczki, nie beczki, a tu miód, to nas nie ten, nie interesuje. Czy tutaj coś jeszcze jest? Nie, to tylko droga jest. Dobra. Nic tam więcej nie ma, no to okej, spadamy z tym.
Płotka grzecznie czeka. No kupiec, o, mów. I co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę. Ze strzałą w szyi. Aha. Na tych bagnach nie ma driad. A utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Dokładnie. Innych podejrzanych brak. Więc stawiam, że... Uważaj! Za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Ach, patrz, ucieka, no. No, widzicie, że kurde, to jest właśnie podejmowanie odpowiednich wyborów. Aha, ucieka, dobra. Płotka, chodź. Gonimy go. Zrzuć. O, się jeździło. Dobra, nie chciałem ludzi potrącać. Trzeba go stąd zabrać. On dostał? Nie, nie wiem. Może spadł i umarł? Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Pójdźmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Dobra, jedź. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z ciebie, chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fuertesta. No, koniec. Ach to, no dobra. Dzień, mógł od razu pojść, no ale... Nie, skąd wiedział? No kupiec, idź, bo nie mogę na Płotkę. A nie, bo przepraszam, to jest Płotka. Ojejku, Płotko, przepraszam cię, pomyliłem. Znaczy mamy coś po drodze, bo... Ojejku, ten wyłączę te samouczki. Tutaj mamy na bagnach, tutaj można pojechać jeszcze. W przedostatnie miejsce. Zobaczymy, co tam się dzieje. Medalion duży to miejsce mocy. Patrzcie, natrafiłem na miejsce mocy, ale szczęśliwy odcinek. Powodzi się. O, punkt umiejętności dostanę. Ue, fajnie. Jeszcze przed wbiciem levela. Upiór. Na upiory to Irden. No chodź tu. Okej, okay, tu mówi samouczek. Dobrze, dobrze. Chcę by tu pójść. Obrażenia od szybkich ataków są zwiększone o 5%. Weźmy to tutaj. A co? Tak, a co? Dobra, niech będzie. Taka jakaś pierwsza umiejętność. Mutagen. Znalazłeś składnik mutagenny. Użyj go do wzmacniania umiejętności lub do tworzenia specjalnego wywaru mutagennego. Odpocznij.
Aha, no ale ja chciałem jeszcze mapkę zobaczyć. Mapkę, to tutaj sobie pojedziemy jeszcze. I później tam i już zatrzymamy się przed tym. Jedziemy! Przed misją. Dezerterzy, będzie ciężko. Beczka wybuchnie, a chciałem ich wysadzić, no dobrze. To, że mnie nie zabiło. Bum! Było machać rączką. Nasz łuk, za nim. No, było machać ręczką, rączką, spodnie. Oho, wilk. Ach ty. Singaryjska przeszywanica. Orka. Orka. Jakiś eliksir. Manuskrypt. O, zaraz zobaczymy właśnie jakiś miecz w ogóle wcześniej podniosłem, zapomniałem o nim. Tutaj nic, tutaj coś tego, nie? Nowa receptura, Moreny. No, pozbieramy sobie, a co? Dobra, chyba wszystko, nie? Tak, wszystko. A, to się sprzeda jakieś śmieci albo coś. No, płotka, to pojdźmy. Oj, coś mi się płotka. Zwiesiło, o mój. Ja się taka pogoda się zrobiła. Ale jesteś paskudny. Wilki, nie? Jedziemy dalej, Wiedźmin. A weźmy jeszcze szybko mapkę. No i dobra, idziemy do punktu. A, zapiszmy sobie grę, oczywiście. Pyk, pyk. Naprawdę przy Wiedźminie można tyle czasu poświęcić na samym zwiedzaniu świata i odkrywaniu go wręcz, że po prostu, ja nie wiem. Dobra, ale w tym miejscu sobie zakończymy odcineczek, także jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, będzie z mojej strony bardzo miło. A zjedzmy sobie chlebka jeszcze, wypijmy się wody, żeby się troszkę podleczyć i jeść, no, do następnego.